O nie! Baba! I to w dodatku lesbijka! Będzie nowym Wiedźminem! O nie! Tego już za wiele! Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Wiedźmina. Poważną analizę zrobię wam w przeciągu kilku dni i to naprawdę porządną, która będzie rzetelna w przeciwieństwie do innych kanałów, które nawet nie potrafią zajrzeć do tego. Ale chuj w nich! Jebem na to ciepłym moczem. Po mojej drodze, no tak, właśnie to jest bohaterka, to jest Cirilla, jakby ktoś nie wiedział. To jest bohaterka nowego Wiedźmina. Jest ona lesbą, jest babą, więc jak widać Sweet Baby Ink maczało w tym palce, ewidentnie. A tak na poważnie, to mnie akurat nie martwi, martwi mnie co innego. Mianowicie rozpierdolenie tego, czyli lore. Tego jeszcze nie czytałem, nie zdążyłem przeczytać, to do mnie dojdzie w drugim egzemplarzu, w twardej okładce, więc wtedy sobie pogadamy na temat nowej książki. Natomiast moi drodzy, to co jest martwiące dla mnie bardzo, to niestety niszczenie lore przez CD Projekt Red, znaczy niszczenie, no. No tak, no trzeba to tak nazwać, na pewno zmienianiem, bo inaczej tego nie można nazwać. Bo to, co zostało pokazane na tym trailerze, zawiera się wszystko w tych książkach, więc jeśli ktoś chce, to polecam poczytać, ogólnie polecam poczytać Wiedźmina. Jest to fajna książka, a nawet seria książek. Ciri... Utka idzioba. Ciri została Wiedźminką. Może widzieli Ciri? I rzucać czarami? Bo też znowu jest czarodziejką. Jakie są fakty? Ciri nigdy nie przeszła próby traw. Uwaga, czytam. Nie, to ty posłuchaj. Nie podawaliście Ciri gwałtownej mutacji. Nie dotykaliście hormonów. Nie próbowaliście eliksirów i traw. I to się wam chwali. To było rozsądne, odpowiedzialne, ludzkie. Nie skrzywdziliście jej truciznami. Więc tym bardziej nie wolno wam jej okaleczać. To mówi Triss Merigold, czyli straszna szmata i fałszywa baba. Niemniej... mówi prawdę. Ciri nie przeszła próby traw i wątpię, żeby ktokolwiek ją... Poza tym wątpię, żeby sama też chciała przejść próbę traw, która mogłaby ją zabić, bo z tego co pamiętam, nie chcę mi się teraz... to akurat nie jestem pewny, natomiast 30 chłopaku przechodziło chyba samą próbę traw. 30. Ogólnie przejście próby traw było niesamowicie ciężkie. Poza tym... pytanie, jak ta próba traw miałaby wpłynąć na dorosły organizm? To jest ważne pytanie. Druga rzecz dotyczy magii. Cirilla była czarodziejką. Nie potrafiła na początku złożyć żadnego znaku. Natomiast w świątyni Melitele, gdzie wraz z Yennefer zaczęła się uczyć magii, pouczyła się pochłaniać moc magiczną ze źródeł, z intersekcji, generalnie czerpała z źródeł wodnych, więc potrafiła pewne formuły zaklęć formować. To jest fakt. Niemniej Cirilla wyrzekła się tej mocy. Wyrzekła się jej dokładnie w tej książce, czyli w czasie pogardy, na samym jej końcu, na pustyni bodajże Korat, tak się chyba ta pustynia nazywała, w momencie, gdy pochłonęła moc z ognia i ta moc nią zawładnęła. Do tego stopnia, że na początku uleczyła jednorożca i Huarlaxa. Nigdy nie wiem, jak się tę nazwę wymawia. Ale potem zaczęła chcieć spalić cały świat. Więc się jej wyrzekła. I co się stało później? To mówią jednorożce, jakby ktoś nie wiedział. Istocie należy odebrać istnienie. Nie można pozwolić, by istniała. Istota jest groźna. Potwierdzenie. Przeczenie. Istota nie przywołała mocy dla siebie. Uczyniła to, by ratować Ihuaraxa. Istota współczuje, to dzięki istocie Ihuarax jest znowu wśród nas. Ale istota ma moc, jeśli zechce ją wykorzystać, nie będzie mogła jej wykorzystać nigdy. Wyrzekła się jej. Wyrzekła się mocy. Całkowicie. Moc odeszła. To bardzo dziwne. Nigdy nie zrozumiemy istot. I nie trzeba ich rozumieć. Odbierzmy istocie istnienie, zanim będzie za późno. Potwierdzenie.
przeczenie. Odejdźmy stąd. Zostawmy istotę, pozostawmy ją jej przeznaczeniu. Wiemy o Ciri, że była panią czasu i przestrzeni i tej mocy się nie wyzbyła. Bo nie mogła, bo ona jest jak gdyby w jej krwi zawarta. I jest to też w książce. Jest to w czwartej książce, czyli w Wieży Jaskółki, gdy Cirilla chce uciekać przed ludem Olch, czyli przed jebanymi elfami zwanymi też jako Dziki Gon, czyli przed Eredinem, bossem trzeciego Wiedźmina i również przed Valachem, który jest jej sojusznikiem, co ciekawe. Natomiast Cirilla się mocy wyrzekła i nie mogła czarować. Jasne, podczas czwartego tomu. Przepraszam, musiałem się pozbyć tego szczura. Wracając, Cirilla myślała, że nie ma w sobie już żadnej mocy. Nawet nie była świadoma, że jest tak potężna moc zawarta w jej krwi. I w czwartej książce psioniczka weszła jej do głowy, a ona ją odepchnęła. I wtedy poczuła, że jak gdyby ta moc wraca. Natomiast to nie była magia. To była jej zdolność wrodzona. Tę, którą ma w Wiedźminie trzecim, powiedzmy. Ale nie jest to magia typu rzucanie fireballami. Niemniej, w piątej książce, na samym jej końcu, jest sytuacja, w której Geralt z Rivii i Yennefer z Wengerbergu umierają. Cirilla jest rozpaczona, bo mówi, zresztą zacytuję może: gdybym się nie wyrzekła, to bym go teraz ocaliła. Wyleczyłabym go. Wiem to, ale jest za późno. Wyrzekłam się i teraz nic nie mogę zrobić. To jest tak, jakbym to ja go zabiła. I ona tutaj już jest po tym, jak wie o swojej mocy. Więc to nie jest tak, że wiecie, o dobra, odzyskała moc przecież, jak się zaczęła teleportować. Nie. Nie odzyskała czarów. Odzyskała. Nauczyła się wykorzystywać swoje zdolności zawarte w krwi. Ale wyrzekła się zdolności magicznych. Natomiast co się dzieje następnie? Dotyka rogu jednorożca, właśnie wspomnianego wcześniej Ichuaraxa, i przepełnia ją magia. Natomiast to jest w ogóle punkt kluczowy, który uważam, że może się pojawić w Wiedźminie 4. Dzięki temu ona może zdobyła tę moc. Tak zakładam. Bo to byłoby całkiem sensowne wytłumaczenie. I uważam, że pójdą w ten sposób. Czy mam rację, się okaże później. Plus przeanalizuję sobie ten trailer jeszcze parę razy i nagram Wam na ten temat osobny film. Niemniej, ona nie potrafiła później czarować. W Wiedźminie Trójce nie ma żadnych czarów. Ona nie pije eliksirów, bo nie może. Medalion ona nosiła tak naprawdę od zamku Stygga, gdzie zabiła Bonharta, legendarnego zabójcę Wiedźminów i ogólnie wszelkiej maści raubitrów. Niemniej, moi drodzy, jakkolwiek wkurwia mnie to niszczenie lore, tak może ono nam wyjść gameplayowo na plus. Bo przede wszystkim, no zobaczcie na te czary, to nie są znaki. To jest magia. To jest normalna magia, bo to jest zbyt potężne na znaki wiedźmińskie, więc zakładam, to jest w ogóle fajny potwór designowo, ale o nim Wam opowiem właśnie następnym razem. Więc ja zakładam, że gameplay Wiedźmina 4 będzie znacznie lepszy niż Wiedźmina 3 i liczę na to mega, bo Cyberpunk w wersji 2.0 jest zajebisty. Wiedźmin 3 obciąga strasznie. No niesamowicie, kurwa, Gothic 1 jest... No dobra, Gothic 1 może... Nie, Gothic 1 też jest lepszy gameplayowo niż Wiedźmin 3. Szkoda, że nie dostaniemy jakiejś wersji Dark Soulsowej Wiedźmina, chociaż, kiedy nie mów nigdy. Natomiast to, co mi się zajebiście podoba, to, że jest kurwa wreszcie ten sznurek wykorzystany, który był w pierwszym Wiedźminie, był w pierwsze intro Wiedźmina, znaczy inaczej. On nie był w pierwszym Wiedźminie, był w intrze do pierwszego Wiedźmina, które było bazujące na pierwszym opowiadaniu wiedźmińskim, gdzie faktycznie Geralt używał tego srebrnego łańcucha. To jest fajne, że ona też nie tylko używa go jako srebra, ale też używa go do użycia swojej mocy. Więc uważam, że mogą być naprawdę ciekawe rzeczy z tym. Więc na to liczę, że będzie wreszcie fajnie. Ciri jako sama bohaterka mi się nie podoba niestety. Lubię ją,
bo lubiłem ją w książkach i tak dalej, zawsze cieszyła moje serduszko. Natomiast wolałbym dostać może jakiś prequel, może sequel po czasach Geralta, cokolwiek. Natomiast wolałbym dostać nowego Wiedźmina, którego mógłbym prowadzić tak, jak ja chcę. A wiemy, że dostaniemy z góry określoną postać o określonym charakterze i nie będzie to tak naprawdę takie RPG jak chociażby Baldur's Gate. I nie mówię tutaj o na tej zasadzie, że o, bo to izometryczny RPG. Nie, chodzi mi o wolność przede wszystkim wyboru ścieżek i wszystkiego innego. Jasne, Wiedźmin 3 dawał ci pewną wolność, znaczy ogólnie Wiedźminy, były konsekwencje i były fajne questy. Natomiast, no, brakuje mi takiego czystego bycia skurwysynem. Ja bym chciał zrobić sobie Wiedźmina, który jest ze szkoły Kota, który jest po, powiedzmy, felernych mutacjach i który ma niesubordynowane skłonności do mordowania. Trochę taka mroczna żądza, wracając już do Baldur's Gate'a. To bym w chuj chciał. I to by było mega zajebiste, gdyby dali nam takie możliwości. Wiemy, że zapewne narracyjnie, fabularnie, muzycznie, graficznie będzie to dojebane. Bo CD Projekt z tego słynie. I przede wszystkim dialogami i postaciami, co jest jedną z filarów tej firmy i w żadnej z gier pod tym względem nie zawodzą. Natomiast mam nadzieję, że Cyberpunk 2.0 ich na tyle wpłynął na nich, że bardzo poprawią swoje aspekty gameplayowe, bo na to liczę, bo od Wiedźmina 3 nie chce mi się już w ogóle odpalać, tak naprawdę. Zmęczył mnie absolutnie tym gameplayem, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobrze, moi drodzy, na ten moment to w tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zobaczymy się na pewno na analizie całego trailera. Ja tutaj nie chcę go poruszać, jestem zbyt zmęczony dzisiaj na to, więc pewnie w przeciągu kilku dni taki film wleci. I co? Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, co Wy uważacie o samym trailerze, o samym pomyśle na Ciri jako protagonistkę. Jakie Wy macie teorie dotyczące tego, jak ona te moce odzyskała? Jak dojdzie do próby traf? No bo musi jako w jakiś sposób tę mutację przejść. To się okaże. Widać, że jest dużo starsza niż w Wiedźminie trzecim. Będę starał się zgłębić jakoś te tajemnice. Zakładam, że to będzie główna oś fabuły zapewne. Jak ona te moce dostała. Może być przez to też ciekawe drzewko rozwoju. Może też być mega chujowe. Bo w Wiedźminie trzecim, naprawdę, pierwszy Wiedźmin miał najlepszy system rozwoju postaci, drugi, a potem trzeci. Trzeci miał tragiczny rozwój postaci i w ogóle eksploracji. No dobra, może kiedyś nagram film osobny na temat Wiedźmina trzeciego. Natomiast to by było na tyle. Widzimy się na kolejnych filmach, widzimy się na live'ach. I co? Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!